Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a dzisiaj w studio pan Kazimierz Nowak, nowy komendant miejski, Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Gratuluję nominacji, która od wielu tygodni wisiała w powietrzu, bo chociaż przez ostatni czas był pan zastępcą komendanta, to de facto pełnił pan jego obowiązki. Podkreślił to także prezydent Roman Szołomej, wręczając panu tą nominację. Tak, obowiązki komendanta pełniłem praktycznie przez 13 miesięcy po odejściu z pracy z przyczyn osobistych pana Jerzego Karskiego. Ja jako zastępca przejąłem te obowiązki i do dnia 14 marca, kiedy pan prezydent wręczył mi nominację, byłem zastępcą komendanta. Od 1 marca jestem oficjalnie powołany na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Przejął pan tą pałeczkę po komendancie Karskim w czasie wyjątkowym, bo to praktycznie prawie że zbiegł się z rocznicą powołania Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Pamięta pan tamte pierwsze czasy? Oczywiście, ja pracuję od samego początku, czyli od 15 marca 1991 roku. Pamiętam te czasy, w piątek mieliśmy rocznicę 22 lata istnienia Straży Miejskiej. Czasy były trudne na początku. Na początku było nas... Ilu było funkcjonariuszy? Na początku było nas 25. Z tego do dnia dzisiejszego łącznie ze mną przetrwało 7 osób. 7 osób, które ma to 22-letnie doświadczenie. Przez te lata straż na pewno ewoluowała, czyli zmieniały się przepisy, zmieniały się uprawnienia, zmieniało się przede wszystkim umundurowanie. Pamiętam na początku, jak pierwsze dni pracy naszej wyglądały. Sam osobiście byłem świadkiem takiego zdarzenia, kiedy pełniłem służbę patrolową, idąc ulicą, jeden z mieszkańców, czy grupa mieszkańców, która szła za mną, ja ich minąłem. Oni się na mnie popatrzyli ze zdziwieniem i takie pytanie padło, kto to jest? A jeden z kolegów z tej grupy powiedział, chyba mówiąc wprost, ruskie wojsko przyjechało do Wałbrzycha. Tak to wyglądało, umundurowanie było inne niż dzisiaj, które ma pan na sobie. Oczywiście. I to byłby chyba powód tego, że straże miejskie były postrzegane tak może niezbyt przychylnie, ponieważ każde miasto miało swój wzór umundurowania, nie było jednolitości. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Od 1997 roku, kiedy weszły w życie przepisy ustawy o strażach gminnych, wszystko się zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim umundurowanie. Jest ono jednakowe dla wszystkich i to jest chyba podstawowy wyróżnik, że każdy mieszkaniec naszego kraju, jadąc do miasta, gdzie straż miejska czy też gmina funkcjonuje, wie, że jest pozna nas po uniformie, wie, że akurat to jest strażnik, a nie policjant, bądź też strażak pożarny, bo tak też nas na początku mylono. Mieliśmy umundurowanie zbliżone do kolegów ze straży pożarnej. Przez te wiele lat również przydawano nam uprawnień, a to dlatego, że straże miejskie według mojej oceny sprawdziły się w skali całego kraju. Tych uprawnień mam coraz więcej, świadczą o tym nawet ostatnie przepisy, które się ukazują. Straże generalnie są powołane do ochrony porządku i czystości w mieście. Niemniej jednak jest to jeden z elementów, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców we wszystkich miastach. No ale to mówi się tak ogólnie, że to porządek i tak dalej, a jeśli tylko przypomnieć kilka ostatnich interwencji w Wałbrzyskiej Straży Miejskiej, to mieliśmy pościg za złodziei kradnącym elementy szyn kolejowych. Mieliśmy złapanie na ogromnym czynku włamywaczy do kiosku ruchu. Mieliśmy też uratowanie kota koło poczty. Mieliśmy też uratowanie kobiety, która została, no w cudzysłowie zamknięta, zablokowana w swoim mieszkaniu przez groźnego psa. To są te... Wachlarz interwencji jest jak u strażaków pożarnych. No. Wachlarz interwencji jest bardzo duży. To, co pan tutaj wymienił, to są tylko przykłady. Gdybyśmy zebrali takie najciekawsze interwencje z tych 20 lat, to na pewno można byłoby nawet książkę napisać na temat... Pamięta pan jakąś taką jedną, która utkwiła, jest jako anegdota chodzi w Straży Miejskiej w Wałbrzychu do dzisiejszego? Jako anegdota, może anegdota to trudno to nazwać. Pamiętam, jak dziś nasze pierwsze interwencje w Książańskim Parku Krajobrazowym. Pełniliśmy tam
pełniliśmy tam patrole i było takie zdarzenie, że jeden ze strażników podjął interwencję w stosunku do złodziei, sprawców przestępstwa. I te osoby akurat, tak się złożyło, że te osoby, pomimo tego, że miały kajdanki, uciekły tym strażnikom. Zorganizowaliśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, obławę. To tak to wyglądało troszeczkę śmiesznie, bo to były pierwsze dni naszej działalności, nie mieliśmy doświadczenia. I no i właśnie najśmieszniejsze to jest to, że te osoby, pomimo tego, że miały kajdanki, koledzy użyli broni, bo wtedy używaliśmy broni gazowej, nie udało się tej interwencji skutecznie przeprowadzić, no i udało im się uciec. To była taka pierwsza nasza, mówiąc w cudzysłowie, porażka. Mhm. Zmieniają się czasy. Obejmuje pan Straż Miejską w Wałbrzychu po 22 latach jej funkcjonowania. Już nie macie polonezów, którymi jeździcie po mieście, macie więcej obowiązków, inny ich zakres niż na początku. Z jakim zamierzeniem przychodzi pan na to stanowisko? Co chciałby pan, nie wiem, zmienić, poprawić, ulepszyć, kierując już pełnoprawnie Strażą Miejską w Wałbrzychu? No, czasy akurat, w których obejmuję to stanowisko, są niekorzystne dla straży. Generalnie w całej Polsce pojawiają się takie odgłosy, opinie, że pracy straży miejskich trzeba zreformować. Pojawiają się też głosy jeszcze dalej idące, mówiące o tym, że straż jest niepotrzebna, że straż należy zlikwidować i te środki, które miasta przeznaczają na straż, przekazać na policję. Ja akurat się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że straż, przynajmniej w Wałbrzychu, na pewno jest potrzebna. Świadczy o tym chociażby wielość interwencji, wielość zgłoszeń mieszkańców i próśb o różne interwencje. Mhm. Od tych najdrobniejszych, typu zaśmiecanie, typu zakłócanie ładu i porządku, po bardzo poważne, po takie interwencje, które niekiedy przekraczają nasze kompetencje. Żadne takie zgłoszenie nie jest przez nas bagatelizowane. Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane, wszystkie zgłoszenia są albo realizowane przez nasze patrole, bądź też przekazywane kolegom z policji. Dla przykładu tylko powiem, że w tamtym roku na telefon alarmowy nas 986 wpłynęło ponad 20 tysięcy zgłoszeń o interwencję. Jest to bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. I uważam, że i nasza straż akurat w Wałbrzychu jest potrzebna i powinna się rozwijać. Ja będę starał się, żeby strażnicy w dalszym ciągu realizowali te zadania, które są nam przypisane w ustawie, czyli zajmowali się głównie sprawami dotyczącymi czystości i porządku. Będę się również starał, żeby byli bardziej przychylni, czy też przyjaźni dla mieszkańców, żeby mieszkańcy nie czuli się, że są zbywani, żeby te interwencje były przyjmowane, żeby mieszkańcy byli informowani, jak daną sprawę załatwić. To dotyczy głównie moich służb dyżurnych i strażników, którzy są tak zwanymi dzielnicowymi, którzy powinni mieć kontakt z mieszkańcami, powinni wiedzieć, co na danej dzielnicy się dzieje i co należy poprawić. Jeżeli chodzi o te interwencje, na które będę kładł największy nacisk, to tak jak powiedziałem na wstępie, są to interwencje związane z utrzymaniem czystości i porządku. Jak jest w Wałbrzychu, wszyscy widzimy, na pewno nie jest najlepiej. Widać to chociażby teraz, jak kiedy śnieg topnieje po raz kolejny, pojawiają się te nieszczęsne psie kupy, po których wszyscy musimy chodzić. Ja już wydałem dyspozycję strażnikom, żeby właśnie teraz, szczególnie w tych dniach, intensywniej podchodzili do tych kontroli, czyli żeby tych kontroli było więcej. Oczywiście. Mamy program miejski przecież, przepraszam, że przerywam, dotyczący sprzątania po swoich pupilach. Mamy dystrybutory w mieście, są plakaty, są specjalne torebki, łopatki, w których te nieczystości można sprzątnąć z trawnika czy z chodnika. Czy będzie pan w jakiś sposób także finansowy dyscyplinował właścicieli psów z Wałbrzycha, by patrzyli na to, co robi ich pupil? Akurat w tym temacie sprzątania po swoim psie uważam, że wiedza wiedza mieszkańców o tym, że trzeba sprzątać, jest. To nie jest temat nowy, to nie jest temat, z którym spotykamy się już teraz. Było prowadzonych wiele akcji informacyjnych i
każdy właściciel czy też opiekun psa wie o tym, że musi sprzątnąć tą, mówiąc przez słowo, potrzebny jest bat właśnie. A najlepiej... Właśnie tak wydaje mi się, że chyba jedyną formą przymuszenia w tej chwili opiekunów psa do sprzątania to są jednak sankcje karne. Jest to może niezgodne z tym, co powiedziałem wcześniej, że będziemy może mniej restrykcyjni, ale w tym wypadku na pewno te restrykcje będą i wszyscy muszą się z tym liczyć, że jeżeli strażnik spotka osobę, która nie sprzątnęła po swoim psie, niestety będzie sięgał po boczek. No niestety będą wieszać na was psy, tak jak było, kiedy byliście kojarzeni tylko z zakładaniem blokad za złe parkowanie. Ale to też taka służba. No powiedzmy sobie szczerze, że kiedybyśmy wszystkim pobłażali, to byśmy mieli na przykład zastawiony kompletnie rynek samochodami, cały, mówiąc brzydko, zakupany psimi odchodami, a wszędzie wolałoby się śmieć. No niestety, taka jest nasza rola. Jesteśmy tą formacją, która musi zmuszać mieszkańców do tego, żeby przestrzegali tych podstawowych, elementarnych zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku, to o czym Pan powiedział, czyli parkowanie samochodów, czyli sprzątanie chodników, czyli sprzątanie po swoich psach, wyposażanie nieruchomości w pojemniki, chociaż w tej chwili w związku z tak zwaną rewolucją śmieciową znacznie przybędzie, przypuszczam, nam zadań związanych z właśnie z tym tematem, ponieważ od 1 lipca to na gminę, gmina przejmuje obowiązki w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Każdy z mieszkańców będzie musiał złożyć deklarację, tak zwaną deklarację śmieciową, gdzie zadeklaruje się, czy będzie wyrzucał wszystkie śmieci, mówiąc prosto, do jednego pojemnika, czy też będzie je segregował. I należy domniemywać, że grom mieszkańców jednak złoży deklarację. O segregowaniu. Podkreślam, deklarację, że będzie że śmieci będą segregowane, a wynika to z przyczyn ekonomicznych, ponieważ w tym momencie te usuwanie tych odpadów będzie znacznie tańsze. Natomiast czy to będzie realizowane w praktyce, czy też nie, to czas pokaże. A należy do mnie mówić, że raczej z dnia na dzień na pewno wszyscy nie będziemy tych śmieci segregowali. Gmina zrzuci na nas obowiązek sprawdzania tego, czy Kowalski segreguje, czy też do pojemnika z napisem papier wrzuca szkło. Tak też należy domniemywać i prawdopodobnie w praktyce tak to będzie wyglądało i my to zadanie będziemy musieli realizować. Kończąc naszą rozmowę, panie komendancie, gdyby pan miał wymienić trzy rzeczy, które na dziś, na teraz przydałyby się najbardziej w Opolskiej Straży Miejskiej, co by to było? Jeśli chodzi, nie wiem, więcej ludzi, więcej sprzętu, jeżeli tak, to jakiego? Czego wam brakuje? Trzy rzeczy. To trudne pytanie, tak na gorąco, ale na pewno przydałoby się więcej ludzi, czyli ludzi w terenie. W tamtym roku otrzymaliśmy dodatkowo 5 etatów. W tym roku, jeżeli będzie taka możliwość, to pan prezydent obiecał, że też będzie starał się, żeby kolejne etaty przybyły, w związku z tym, że cały czas otrzymujemy nowe zadania. Więc na pewno więcej ludzi, dwa, wyposażenie, być może jakiś nowy samochód, który chciałbym przeznaczyć do tak zwanego ekopatrolu. Mam zamiar utworzyć taki patrol, który właśnie zajmowałby się tylko i wyłącznie sprawami utrzymania czystości, sprawami spalania odpadów, porządna terenówka. Trzecia rzecz, to co tak na gorąco mogę powiedzieć, no strażnicy cały czas jak gdyby chodzą do mnie z prośbą o podwyżki płac, więc też uważam, że być może w tym roku nie, ale w przyszłych latach należałoby pomyśleć o tym, żeby jednak te nasze pensje, szczególnie tych, którzy pracują bezpośrednio na ulicy, to troszeczkę były wyższe, przynajmniej żeby je zrównać do poziomu płac kolegów z policji. A ja życzę też wszystkim strażnikom nowoczesnej, porządnej komendy, bo uważam, że to w Wałbrzyskiej Straży Miejskiej się należy. Dziękuję serdecznie. Bo gnieździcie się w miejscach, w których no nie do końca są przystosowane do tego, by przyjmować tak dużą liczbę też osobistych interwencji od Wałbrzyszan. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za wałbrzyskich strażników i za pana, byście byli rzeczywiście bardziej przyjaźni i czasami pogrozili nam palcem, a nie od razu dawali mandat, jeśli coś przeskrobiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kazimierz Nowak, nowy komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.